A przed nami kolejny układ równań. 3x plus 4y równa się 2,5. 5x minus 4y równa się 25,5. Wiemy już, że jedno równanie na dwie niewiadome reprezentuje nam linię prostą, czyli rozwiązania tego równania to są współrzędne punktów na prostej w układzie współrzędnym. Wobec tego dwa równania to są dwie proste. I teraz rozwiązanie takiego układu równań to są współrzędne punktu będącego przecięciem dwóch prostych. Czyli innymi słowy, rozwiązywanie takiego układu równań to jest szukanie przecięcia dwóch prostych, współrzędnych punktu przecięcia dwóch prostych. To prowadzi nas do graficznej metody rozwiązywania układów równań, czyli rysujemy układ współrzędnych, w nim dwie proste, szukamy punktu przecięcia. No więc jest to metoda bardzo poglądowa, ale niedoskonała. Prawda? Trudno sobie wyobrazić, jeżeli na przykład dostaniemy układ równań, który ma na przykład takie rozwiązania, 2 17 i 3 17, więc trudno sobie wyobrazić, żeby za pomocą rysowania, abyśmy mogli odczytać tego rodzaju współrzędne punktu przecięcia, prawda? Przy naszej na przykład dziesiętnej skali, no trudno by było znaleźć 2 17 i 3 17, czyli metoda graficzna, no o ile rozwiązania nie są zbyt skomplikowane, może być pomocna, jeżeli dokładnie rysujemy. Ale główna zaleta tej metody to jest raczej ilustracja, co właściwie robimy, rozwiązując układ równań. Druga metoda, jaką omawialiśmy, to jest metoda podstawienia, czyli używamy jednego równania, aby jedną ze zmiennych wyrazić przez pozostałą i to wstawić do drugiego równania. W ten sposób otrzymujemy równanie, jedno równanie na jedną niewiadomą, które rozwiązujemy. Mamy jedną niewiadomą, a następnie drugą. W tym filmie omówimy trzecią metodę, metodę eliminacji, zwaną również metodą przeciwstawnych współczynników. Opiera się ona na tym, że dodajemy lub odejmujemy równania stronami. Popatrzmy na te dwa równania. Widzimy, że pytamy się, czy możemy coś dodać do równania pierwszego, aby wyeliminować na przykład którąś ze zmiennych, na przykład zmienną y. No i widzimy, że w drugim równaniu tutaj mamy minus 4y. Więc jeżeli byśmy dodali do pierwszego równania drugie równanie, to po lewej stronie nie byłoby y, bo tu mamy 4y, a tu mamy minus 4y. W ten sposób otrzymalibyśmy równanie, jedno równanie, w którym występowałaby tylko niewiadoma x. No, można się zapytać, czy coś takiego jest możliwe, czy to jest poprawne działanie. No więc może zastanówmy się chwilę, czy tak można robić. Więc jeżeli mamy równanie, prawda, jakiekolwiek równanie typu ax plus by równe c, to wiemy, że my możemy do obu stron równania można dodać tę samą liczbę i równanie będzie spełnione. Znaczy, jeżeli mamy takie równanie, do obu stron dodamy d, no to otrzymamy nowe równanie, które również jest prawdziwe, ax plus by plus d równa się c plus d. Dobrze, no to teraz, prawda, jeżeli dodajemy do pierwszego równania dodamy drugie. No właśnie, pytanie, czy my dodajemy do obu stron tę samą liczbę? I odpowiedź jest tak, dlatego że drugie równanie mówi nam, że lewa strona równania jest równa prawej stronie. Czyli dodając lewą stronę równania drugiego do lewej strony równania pierwszego i prawą stronę równania drugiego do prawej strony równania pierwszego, dodajemy do obu stron równania tę samą liczbę. No bo drugie równanie mówi nam, że dodajemy tę samą liczbę. Czyli tutaj dokonujemy tej operacji, czyli tak 3x plus 4y plus 5x minus 4y. Czyli y nam znikną, zostanie nam tutaj 8x równa się 25,5
plus 2,5, czyli 28. Zatem x równa się 28 ósmych. No, dzielimy teraz obie strony przez 8 tutaj. Na 28 ósmych możemy to podzielić przez 4, prawda? To jest 7, liczniki mianownik przez 4 to jest 7 drugich. Czyli x jest równe 7 drugich. No i teraz jak obliczyć y? No, jeżeli mamy x, no to wstawiamy do któregokolwiek z dwóch równań ten x 7 drugich. Czyli powiedzmy, że wstawimy to 7 drugich do równania numer 1. To wtedy mamy tak 3 razy 7 drugich plus 4y równa się 2,5. No 2,5 to jest 5 drugich. Może tak to napiszmy. Teraz 3 razy 7, czyli to jest 21 drugich plus 4y równa się 5 drugich. Teraz od obu stron odejmujemy 21 drugich. Prawda? W ten sposób po lewej stronie, może tu będę pisał, zostaje nam 4y równa się 5 minus 21, tak? To jest minus 16 drugich. Dzielimy obie strony przez 4 i w ten sposób otrzymujemy y równa się minus 16 ósmych, czyli minus 2. No w ten sposób otrzymaliśmy rozwiązania naszego układu równań. X równe 7 drugich, y równe minus 2. No i może sprawdźmy jeszcze, że rzeczywiście te równania są spełnione. Czyli równanie numer 1 sprawdzamy. 3 razy 7 drugich plus 4 razy minus 2 równa się 21 drugich minus 8. 21 drugich to jest 10 i 1 druga minus 8, czyli to jest 2,5, tak jak mówi pierwsze równanie. I sprawdźmy jeszcze drugie równanie. 5 razy 7 drugich minus 4 razy minus 2. To jest tak 35 drugich plus 8, czyli to jest 35 drugich plus 16 drugich, to jest 35 plus 16, to jest 51 drugich, czyli 25 i 1 druga, i to również jest sprawdzone, czyli rzeczywiście te dwie liczby spełniają oba nasze równania, czyli są rozwiązaniem naszego układu równań. Popatrzmy teraz na następujące zadanie. Łucja i Tadek kupują słodycze. Łucja kupuje 3 batoniki i 4 opakowania dropsów, płacąc 5 zł 68 groszy. Tadek również kupuje 3 batoniki, lecz tylko jedną paczkę dropsów i płaci 3 zł 58 groszy. Ile kosztuje batonik i ile paczka dropsów? Więc musimy tutaj ułożyć, wykorzystać te informacje, prawda, które są w zadaniu dla ułożenia układu równań. No i potem rozwiążemy ten układ równań właśnie nowo poznaną metodą eliminacji. Czyli tak, może niech x to jest cena batonika, a y to niech będzie cena paczki dropsów. Dobrze, i teraz co wiemy? Wiemy, że
Lucja kupiła 3 batoniki, czyli za batoniki zapłaciła 3 razy x i 4 opakowania dropsów, czyli za dropsy zapłaciła 4 razy y. Tak? Czyli to jest razem zapłaciła 5,68 złotego. Z kolei Tadek. Tadek również kupił 3 batoniki, za które zapłacił 3 razy x plus jedną paczkę dropsów, czyli y, i to jest 3,58. I to jest nasz układ równań. No i teraz popatrzmy, czy możemy dodać lub odjąć, prawda? To samo, co było powiedziane o dodawaniu tutaj, oczywiście tyczy się również odejmowania, prawda? Również możemy odejmować równania stronami, nie tylko dodawać. Więc popatrzmy na nasze, czy możemy tutaj coś zrobić, żeby się pozbyć jednej ze zmiennych. No i widać, że jeżeli odejmiemy drugie równanie od pierwszego, pozbędziemy się zmiennej x. Czyli odejmujemy te dwa równania stronami i po lewej stronie zostaje nam tak 3x minus 3x, czyli nie będzie x-ów wcale, 4y, czyli tutaj te równania odejmujemy. Odejmujemy je stronami. Równa się 5,68 minus 3,58. 4y minus y to jest 3y i tu jest 5,68 to jest 2,1. Dzielimy obie strony przez 3 i otrzymujemy y równa się 2,1 przez 3, czyli 0,7 złotego. Tak, czyli paczka dropsów kosztuje 70 groszy. No i teraz wstawiamy to na przykład do równania numer 1 w miejsce y. I teraz równanie numer 1 wygląda tak, że mamy 3x plus 4 razy 0,7 równa się 5,68, czyli 3x plus 2,8 równa się 5,68. Teraz odejmujemy 2,8 od obu stron. Czyli po lewej stronie zostaje nam 3x, a po prawej 5,68 minus 2,8. To jest ile? 5,68 minus 2,68 to by było 3 i minus jeszcze 12 setnych, czyli to jest 2,88, czyli dostajemy takie równanie 3x równa się 2,88, czyli dzielimy teraz przez 3. I otrzymujemy może tutaj x równa się 2,88 podzielić przez 3. No ile to jest? Prawda, to jest, może tak napiszmy, 2,7 plus 0,18. Podzielić przez 3, czyli to jest tak 2,7 przez 3 plus 0,18 przez 3, czyli to jest 0,9 plus 0,06, czyli 0,96 zł. Czyli to jest
x. A więc batonik kosztował 96 groszy, natomiast paczka dropsów kosztowała 70 groszy.